tegorocznych wyborach samorządowych do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z listy Prawa i Sprawiedliwości wystartuje Teresa Zembik, znana i lubiana lubańska nauczycielka. Szanowni Państwo, jestem wieloletnim nauczycielem i działaczem Związku Zawodowego Solidarność. Moje doświadczenie to znajomość problemów społecznych mieszkańców naszego województwa. 3-milionowy Dolny Śląsk może stać się obszarem najszybciej rosnącego dobrobytu w Polsce. Moim priorytetem w pracy dla Dolnego Śląska będzie równomierny jego rozwój poprzez większe tempo rozwoju biedniejszych części południowych. Konieczne jest tu odtworzenie potencjału przemysłowego poprzez stworzenie atrakcyjnych warunków inwestycji oraz innowacji w przedsiębiorstwach. Biedniejsze rejony naszego województwa wymagają podniesienia jakości infrastruktury mieszkaniowej i społecznej. Nasz region to ogromny potencjał ludzki i gospodarczy z bogatymi, niewykorzystanymi zasobami naturalnymi. Jako radna Sejmiku Dolnośląskiego będę dążyć do zmiany tej sytuacji w zakresie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Proszę Państwa, 21 października to dzień podjęcia decyzji o przyszłości naszego województwa. Jeżeli zgadzacie się Państwo z moimi priorytetami, proszę o oddanie na mnie głosu. Dotrzymujemy słowa w rządzie i samorządzie.